W dzisiejszym odcinku pokażę wam bohaterów, którzy z wrogów stali się najlepszymi przyjaciółmi. Takich przypadków w tym serialu trochę było, więc dlatego o tym nagrałem. Iwona bez dwóch zdań od początku swojej roli była wrogiem numer jeden. Nie tylko dla samej Melanie, ale też dla reszty ekipy. Gdyby nie związek z Irkiem, to aż tylu bohaterów by jej nie zaakceptowało, a Melanie zaczęła jej tolerować. Chociaż i tak między nimi dochodziło do małych zgrzytów. Lecz potrafiły pojednać się na urodziny Irka czy inne okazje. Natomiast po jego śmierci dziewczyny postanowiły zakopać topór wojenny i się pogodzić. Do dziś są najlepszymi przyjaciółkami. Na drugim miejscu znajduje się Sara. Ona była wrogiem numer jeden dla całej ekipy, poza paroma przypadkami. Oczywiście Rogalska nie była bez winy, ponieważ wsadziła niewinnego człowieka za kraty, ale po wyjściu Oskara na wolność. Śmierci Irka wszystko się zmieniło. Teraz bardziej jest przyjaciółką niż wrogiem ekipy. Monika była wrogiem Irka, po tym jak okradła jego babcię, ale z czasem się pogodzili, nawet byli razem, a na końcu zostali przyjaciółmi. Magda od początku swojej roli nie była zbyt lubiana przez ekipę, ze względu na jej ciągotki do dealerki. Natomiast gdy związała się z Alą, wielu jak nie wszyscy przekonali się do dziewczyny i do dziś się przyjaźnią. Lucy i Bożenka bez dwóch zdań byli wrogami. Oczywiście poszło o ojca. Każdy pewnie pamięta tę historię, ale w ostatnim sezonie stał się cud i po wspólnym ciasteczku pogodziły się. Teraz nie żyją jak pies kotem, ale przyjaźnią też bym tego nie nazwał. Lucy po prostu czuwa. Na ostatni ogień idą Frodo z Alą. Tutaj może być małe zaskoczenie, ale na początku Frodo coś tam chciał Ali zrobić i raczej przyjaciel takich rzeczy nie robi. Zresztą po tej całej sytuacji dla całej ekipy poza sobą był wrogiem numer jeden, lecz po tym jak się ogarnął i został facetem Ali, zmieniło się nastawienie ekipy do jego osoby. Obecnie traktują go jak przyjaciela, a nie wroga. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, napisz w komentarzu przyjaciel wróg, a przypnę ci serduszko i daj koniecznie znać w komentarzu, która przyjaźń najbardziej cię zaskoczyła.